Cześć, witajcie. Na dzisiaj kolejny wzór ażurowy, wzór na Wasze letnie projekty. Pomimo tego, że u nas na przykład już bardzo dawno, dzisiaj troszeczkę słońca wyszło, ale tak normalnie to tylko deszcz, deszcz, deszcz. Ale lato się nie skończyło, więc możecie ten wzór wykorzystać na Wasze letnie projekty jeszcze. Popatrzcie, tak on wygląda w całej okazałości. To jest jego lewa strona. Wzór w sumie bardzo łatwy. Przejdźmy od razu może najpierw do szkicu i zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Mamy liczbę oczek podzielną przez 10. Liczba oczek jest podzielna przez 10 plus 5 oczek przed raportem i 6 oczek po raporcie. Wszystko to, co jest w czerwonym kwadraciku czy prostokącie, jest raport. Robiąc na dwóch drutach, to znaczy w rzędach, macie raport, na przykład 3 raporty potrzebujecie, więc nabieracie 30 oczek, plus 5 oczek macie 35, plus 6 po raporcie macie 41, plus 2 oczka brzegowe, a więc macie 43 oczka, na przykład na 3 raporty. Jeżeli robicie w okrążeniach, to nie macie tych oczek przed i nie macie tych oczek po raporcie. Wszystkie rzędy parzyste, jeżeli robicie w rzędach, przerabiacie na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach, wszystkie oczka w okrążeniach parzystych przerabiacie na prawo. Znaczy tu w okrążeniach nie macie tych boków, tylko to, co jest po środku. Ja Wam dzisiaj pokażę dwa sposoby robienia trzech oczek razem. W sumie trzy sposoby, można powiedzieć. Pierwszy sposób pokażę Wam oczka przeciągnięte i wtedy macie coś takiego. Popatrzcie, to jest wtedy takie krzywe, nie jest za ciekawe, nie jest takie ładne, czyściutkie. I pokażę Wam, tak jak ja to normalnie zawsze robię, trzy oczka razem ze środkowym na górze, które jest, ten sposób jest troszeczkę może trudniejszy dla tych z Was, którzy są początkujący, ale w sumie jest o wiele ładniejszy, bo wtedy ta robótka o wiele ładniej wygląda i jest czyściutka. Mamy tutaj prawe oczka, narzuty, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, te trzy oczka razem i dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. To wszystko, możemy zabrać się za robienie. Ja Wam z Wami zrobię jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe i robimy 5 oczek przed raportem. Jedno oczko prawe, na zielono mamy narzut i 3 oczka prawe, to są te na niebiesko zaznaczone. Rozpoczynamy raport i tu Wam pokażę te pierwsze dwa sposoby. Możecie zrobić 3 oczka razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek i przeciągając włóczkę. Zrobiliście 3 oczka razem. Możecie je zrobić przeciągnięte. To znaczy pierwsze oczko zdejmujecie, kolejne dwa oczka przerabiacie na prawo i to zdjęte, nie przerobione, przeciągacie nad tym przerobionym. I wtedy macie ten taki skłon, to co Wam tu pokazywałam na początku. Popatrzcie, nie jest za ładne, ale to jest jeden, drugi ze sposobów. Ja Wam po tym raporcie jest jeszcze raz to z tymi, gdzie środkowe jest na wierzchu, zaraz Wam to pokażę, to już zostawimy. Po tych trzech oczkach w raporcie razem, które przerobiliśmy, robimy 3 oczka na prawo, następnie jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut i 3 prawe. Raz, 2 i 3. I u mnie już jest 6 oczek po raporcie. Jeżeli Wy robicie więcej raportów, to od tego miejsca zaczynacie znowu od początku. To znaczy nie od początku, tylko od tego miejsca, gdzie robiliście te 3 razem. Bo te 5 przed raportem i 6 po raporcie w rzędach robicie tylko po jednym razie. U mnie już są te, jest tych 6 oczek po raporcie, a więc popatrzcie. Zdejmuję te pierwsze 2 oczka, przenoszę bez przerabiania z lewego na prawy drut. Wsuwam lewy drut pod pierwsze z tych
zdjętych oczek, wyciągam prawy drut i to środkowe, widzicie, tutaj wisi w powietrzu. Jak nie będziecie ciągnąć, nie będziecie nic naciągać, to temu oczku się nic nie stanie. Ono nie spadnie wam. Popatrzcie, ono sobie tam po prostu wisi. I teraz podbieracie to oczko prawym drutem, przenosicie na początek, to środkowe jest teraz jako pierwsze i dopiero teraz wsuwacie prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek i przeciągacie włóczkę. I teraz macie tą linię prościutką. Następnie robimy trzy oczka prawe, narzut i jedno oczko prawe i u mnie jest już oczko brzegowe. To był pierwszy rząd, drugi rząd przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Trzeci rząd, oczko brzegowe i pięć oczek przed raportem. Jedno prawe, drugie prawe, narzut, dwa oczka prawe. Rozpoczynam mój raport trzema oczkami razem i tutaj znowu zrobię jeszcze raz, tak jak wam pokazywałam, przeciągnięte, to znaczy jedno oczko zdejmuję, kolejne oczka, dwa, przerabiam na prawo i to zdjęte, nieprzerobione, przeciągam nad tym przerobionym. Następnie mam dwa oczka prawe, raz i dwa, narzut, trzy oczka przerabiamy na prawo, robimy jeden narzut i dwa prawe. I u mnie już jest sześć oczek po raporcie. Ja robię w ten sposób, że środkowe oczko mam na wierzchu i przeciągam. Dwa prawe, narzut i dwa prawe i oczko brzegowe. To był teraz trzeci rząd, czwarty robicie wszystkie oczka na lewo. Robimy piąty rząd, oczko brzegowe, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki kolejnych dwóch oczek z lewego drutu, przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem na prawo. Jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut, oczko prawe. I rozpoczynam mój pierwszy raport, trzy oczka razem. Ja to robię w tej chwili tak, że środkowe mam na górze, na wierzchu. Przeciągam włóczkę. Jedno oczko prawe, narzut, oczko prawe, narzut. I znowu trzy oczka razem. Jak wy będziecie te trzy oczka razem robili, pokazałam wam trzy warianty tego, to już decyzja należy do was. Po tych trzech oczkach razem robię narzut, jedno prawe, narzut i jedno prawe. I już mam sześć oczek po raporcie, trzy razem, jedno prawe, narzut, jedno prawe, narzut i dwa razem przeciągnięte. Pierwsze oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte, nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. I oczko brzegowe. To był teraz piąty rząd. Jesteśmy w siódmym rzędzie i po oczku brzegowym robimy cztery oczka na prawo i jeden narzut. To jest tych pięć oczek przed raportem. Rozpoczynamy pierwszy raport. Trzy oczka razem. Następnie mamy jeden narzut i siedem oczek, które przerabiamy na prawo. Czwarte, piąte, szóste i siódme. I robimy jeden narzut. I powtarzacie taką ilość raportów po tym, jaka potrzebna jest do waszego projektu. Ja już robię tych sześć oczek po raporcie. Trzy razem. Jeden narzut i cztery oczka przerabiam na prawo. To był teraz siódmy rząd, ósmy przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w dziewiątym rzędzie, robimy oczko brzegowe i pięć oczek przed raportem. Jedno prawe, narzut, trzy razem, następnie jeden narzut i jedno prawe. Rozpoczynam mój raport, dwa oczka na prawo, jeden narzut, trzy razem, w ten sposób i narzut, jedno prawe, narzut i znowu trzy razem. W
narzut i jedno prawe. I teraz już tych 6 oczek po raporcie robię. 2 oczka na prawo, 1 narzut, 3 razem. Ja robię ze środkowym na wierzchu. Narzut i jedno prawe i oczko brzegowe. To był teraz 9 rząd. Jesteśmy w 11 rzędzie i w 11 rzędzie robimy wszystkie oczka na prawo. To znaczy te przed raportem, te po raporcie i Wasze raporty również robicie wszystkie oczka na prawo. Odwracacie robótkę, robicie 12 rząd, wszystkie oczka na lewo. W ten sposób robicie do końca. Jesteśmy w 13 rzędzie, oczko brzegowe, a następnie robimy 2 oczka razem ze skłonem na prawo, to znaczy prawy drut wsuwacie pod przednie ścianki tych dwóch oczek i przeciągacie włóczkę. 3 oczka na prawo i 1 narzut. To było 5 oczek przed raportem. Rozpoczynam pierwszy mój raport. Ja tylko jeden robię, a więc rozpoczynam raport. Oczko prawe, narzut, 3 oczka, które przerabiamy na prawo. Następnie mamy 3 oczka razem. Trzy prawe i 1 narzut. I teraz mam 6 oczek po raporcie, 1 oczko prawe, narzut, 3 prawe, a następnie 2 razem przeciągnięte. Jedno zdejmujemy, kolejne oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. I oczko brzegowe. To był 13 rząd. 15 rząd, oczko brzegowe, a następnie 5 oczek przed raportem. 2 oczka razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki, przeciągamy włóczkę. Robimy 2 oczka prawe, 1 narzut i oczko prawe. I już rozpoczynam raport. Jedno prawe, drugie prawe, narzut, znowu 2 prawe i 3 oczka razem przerabiamy. Robimy 2 oczka prawe, raz i 2, 1 narzut i 1 oczko prawe. I u mnie jest już 6 oczek po raporcie, 2 prawe, raz, 2, 1 narzut, 2 prawe, raz, 2 i 2 razem przeciągnięte. Poczekajcie, bo coś mi tutaj chyba się pomyliło. Nie, jednak dobrze, ja myślałam, że jedno oczko za dużo mam na drucie, ale jednak nie. Skąd ja to wzięłam? To mi spadło. I po tych dwóch prawych oczkach mamy jedno zdejmujemy z drutu, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. I robimy oczko brzegowe na lewo. Jeszcze raz muszę policzyć, ale chyba dobrze, bo tak końcówka mi się zgadzała. A więc to był 15 rząd. 16 robicie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w 17 rzędzie, jednak dobrze miałam w tym 15 te oczka. Myślałam, że coś tam pokręciłam. A więc rozpoczynamy 17 rząd, oczko brzegowe, 2 oczka razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwacie prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek i przeciągacie włóczkę. Następnie robicie jedno oczko prawe, narzut, jedno oczko prawe, narzut. Kolejne 3 oczka, to już jest raport. Przerabiacie razem ze sobą. Przeciągamy włóczkę. 1 narzut, 1 oczko prawe, narzut, 1 oczko prawe. I znowu 3 oczka razem. Jedno oczko prawe, narzut, jedno prawe, narzut. I już mam po raporcie 3 oczka prawe. 3 oczka prawe, 3 oczka razem, przepraszam bardzo. Następnie mamy 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 prawe i 2 razem przeciągnięte. Jedno zdejmujecie, drugie przerabiacie i to zdjęte nieprzerobione, przeciągacie, przeciągacie nad tym przerobionym. Robicie oczko brzegowe.
odwracacie robótkę i robicie 18 rząd, wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy już w 19 rzędzie, oczko brzegowe, a następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, pod przednie ścianki. Wsuwamy prawy drut, przeciągamy, no nie chcę tak jak ja bym chciała, widzicie. Robimy jeden narzut i trzy oczka prawe. Rozpoczynam mój raport. Cztery oczka na prawo. Raz, dwa, trzy i cztery. Jeden narzut, trzy razem. Jeden narzut i trzy prawe. I już teraz po raporcie moje oczka. Cztery prawe. 3 i 4, jeden narzut, jedno zdejmujemy, kolejne przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno oczko brzegowe, 20 rząd przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w 21 rzędzie, oczko brzegowe i przed raportem naszych 5 oczek robimy w tej chwili, 2 prawe, jeden narzut, trzy razem, jeden narzut. Rozpoczynamy raport. Jedno prawe, narzut, trzy razem, i narzut. I znowu trzy oczka prawe, jeden narzut, i trzy oczka razem. I po tych trzech oczkach razem robicie jeden narzut i powtarzacie taką liczbę, taką ilość raportów, jaka potrzebna Wam jest do Waszego projektu. Ja już robię moich 6 oczek po raporcie. Jedno prawe narzut, 3 razem narzut i 2 prawe. I oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie 22 rząd, wszystkie oczka na lewo. I doszliśmy do przedostatniego naszego rzędu, rzędu 23. I ten 23 rząd jest identyczny jak 11, to znaczy w tym rzędzie robimy wszystkie oczka na prawo. 23 rząd, robimy wszystkie oczka na prawo, odwracamy robótkę i robimy 24 rząd, wszystkie oczka na lewo. O, widać łapkę. Zakończyliśmy nasz wzór, nasz raport. Zrobiłam z Wami jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Tutaj na tym, przepraszam, przykładzie mamy jeden na szerokość i dwa na wysokość. Oczywiście nie ma to takiego efektu, jak zrobicie więcej tych raportów. Jak wiecie, ten wzór możecie sobie albo na początku tego wideo, to zdjęcie, które jest wstawione, zrobić na pauzę i przerysować. To nie jest trudne, jak widzicie. I będę się bardzo cieszyła, jeżeli wykorzystacie na jakiś Wasz letni projekt ten wzór. Serdecznie Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, zostańcie zdrowi i do usłyszenia. Na razie, cześć.